Cześć wszystkim, z tej strony Betu, witam was bardzo serdecznie w kolejnej serii na moim kanale. Ta seria będzie w ramach chorób z wybuchem. Będzie to seria, gdy Sunny Face. No, co to tutaj dużo mówić o tej grze. Ostatnio sobie ją kupiłem, ponieważ spodobała mi się, bo obejrzałem sobie jeden odcinek u tego youtubera. I naprawdę fajna ta gra jest, dobra. Ściszymy sobie troszkę tą muzykę. Wystarczy, że kliknę tylko strzałkę i kurde. Od razu na maksa idzie muzyka. O, dobra, tak może być dobrze. I mamy 4 epizody. Jeszcze piąty jest ten w preorderze. Zaczynamy od Strange Neighbors, czyli sąsiedzi, no właśnie, sąsiad. Straciłem słowo praktycznie. To było tak jak ostatnim razem. Tylko tym razem zaczęło się w szpitalu. Gra po angielsku, nie ma po polsku. Nie ma polskiego języka niestety. Więc będę musiał czytać po prostu i tłumaczyć od razu ten tekst. Halo? W porządku, Sal. Wszystko będzie dobrze. Chodź i spójrz. Co jest? Przyciśnijmy. Dobra. Brzmiał jak mój tata. Zobaczmy sobie światło najpierw. Tutaj cokolwiek widzieć. Tu mam kluczyk. Kluczyk. I teraz zapewne będziemy mogli sobie wyjść stąd. W ogóle mam 999 FPS-ów. Co jest? Mamy A, B, C i D. Dobra, to zobaczmy sobie A. Nie udało się. B. C. To musi być D, chyba że tam jeszcze coś jest. W drugiej stronie? Nie, nie ma. Dobrze. Mamy P, O, N, M. N. Nie. A, i znowu wracamy do tego miejsca, gdzie jest D. O. Do. H. G. F. E. Jakby to miało być słowo jakieś, no to... pierwsze co mi się... co mi przychodzi na myśl, to dog, czyli pies. Czyli zrobimy sobie dog. Dobrze. Ja mam jakiś tłum ludzi. Nic nie możemy z nimi zrobić. Kto jest dobrym pieskiem? Kto jest dobrym człowiekiem? Zakopałem ją żywcem. Co mi powiedz? No? Tak. Zostaw to. Diane Fisher, widok Mother and Wife, czyli kochana matka i żona. Wchodzimy w dół wtedy. Jesteśmy w grobie. A co by się... wydaje mi się, że... groby tak nie wyglądają. Mamy drzwi, kurde, jakiś ten... paskot. Baterii na tym, kurde, dobra. Jeśli to nie ma baterii, to chyba to nie będzie działać w ogóle. Weźmy sobie, nie wiem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Najlepszy hasło to jest. Aha. Zdupczyło się i możemy wejść. O, to chyba jest nasz tata. Tato? Nie jesteś moim synem. Mój syn nie jest moją tecą.
Czy to jest sen i czy to nam się śni, bo na przykład coś tam zrobiliśmy? Czy to nas sumienie kudy gryzie? Czy ty... A, to jest nasza mama. Dobra. O kurde. I wtedy się obudziłam. Obudziłem, bo to chyba on jest. Na początku mi się wydawało, że to jest ona, a to jest on. Sally, czyli chyba Sullivan. Tak. Interesujący cel. Myślę, że powinniśmy wrócić do tego snu później. Ale możesz mi teraz coś powiedzieć o ciele? W którym ciele? Tym drugim, z apartamentu. Tak, chodź, ja przeprowadziliśmy. Miałem dziwne przeczucie o tym miejscu od samego początku. Epizod pierwszy jest Strange Neighbors, czyli dziwni sąsiedzi. Dziwne sąsiady. To będzie nasz nowy początek. W końcu zostawimy to, co stało się w New Jersey. Czemu chciałbyś sobie pójść i sobie zwiedzić ten budynek i sobie nowych przyjaciół znaleźć? A póki ja wtedy będę rozpakowywał rzeczy. Dobra. No, muzyczka fajna nawet. I to jest właśnie nasza postać w Sally Face. Sullivan twarz. Oh yeah. No właśnie przez te kucyki mi się wydawało, że to jest ona, a to jest on właśnie i ma taką maskę. Ponieważ coś mu się chyba stało z twarzą. Ale nic ważnego, tylko rzeczy, które ze sklepu kupiliśmy. Dobra. A, możemy wyjść. I to jest właśnie nasze miejsce. Nasz dom. Nasz pokój. Gizmo. A, widzę, że już czujesz się jak u siebie w domu. Musi ci być przyjemnie. Zastanawiałem się, gdzie to jest. Gitboy. Czyli chyba połączenie... Jest taka chyba jedna konsola. Nie wiem, jak ona się nazywa. Gitboy to właśnie chyba... No... Nawiązany do Game Boya. Taka podróbka Game Boya. Mamy kudę monetę. Zdecydowałeś się zrobić sobie przerwę od rozpakowywania? To nie jest taki zły pomysł. W końcu już trochę nam to zajmuje. Może też sobie odpocznę. Co myślisz o tym miejscu? Może nie być tak fajny jak nasz stary dom. Ale... No, sobie poradzimy. Dopóki mamy siebie nawzajem, możemy zrobić z tego apartamentu do ten prawdziwy dom. No tęsknię za Jersey. Wiem, że tęsknisz, ale proszę, daj temu szansę. Szkoda, że zacznie w ciągu kilku tygodni i będziesz mógł sobie zrobić nowych przyjaciół. Każdy będzie chciał po prostu. Każdy będzie miał szczęście, żeby być przyjaciółmi sobie. Sal. Dzięki za to. To jest za mało? Tak. Ja też. Nie, wydaje się w kłopoty, dobra. Co nagrywam bez kamerki, bo jakoś mi tutaj kamerka nie pasuje w tej serii.
Łazienka. Tata ma problemy z tym wyspaniem. Ci ma oczywiście środki nasenne. Coś mi się wydaje, że one będą do czegoś potrzebne. Mamy policjanta, on nas nie przepuści. A dlaczego tutaj stoisz? Chronię ten pokój przed... przed wścibskimi małymi dziwakami jak ty. A, no. Czyli on po prostu pilnuje, żeby takie wścibskie dzieciaki nie walęsały się właśnie w tym pokoju. Widać, że coś tam się stało, nie? Może jakieś pobicie, albo jakieś morderstwo. Nie po co mi za opiekowanie się dziećmi. Za zamęczenie. Kim jesteś? Jestem twoją wróżką chrzestną. Nie. A no tak, Fairy Godmother. Wszelką chyba ta wróżka chrzestna. Na co ci to wygląda? Jestem oficerem prawa. Więc daj mi trochę szacunku. Co się stało w tym pokoju? Policyjny biznes. A dlaczego do swoich tych rodziców nie wrócić? Chciałbym. Co to było w Mondralo? Nic. Tak myślałem. Głupie dziwne dzieciaki. No tak, było na matkę zmarła i to chyba właśnie było w stycznie. Może my ją zabiliśmy? Nie. Nie, chyba nie. Może kogoś innego po prostu zabiliśmy, nie wiem. Może mordercy? Możliwe. Nikogo nie mam. Dosyć wszystko dobra na tym piętrze. Piątka. To piętro jest jest w trakcie renowacji. Wyblokowane. Dzień dobry. Przepraszam, nie wiedziałem, że ktoś tutaj żył. Żuj! Proszę pana, czy w początku jest? Nie powinieneś tutaj przychodzić. Przepraszam, po prostu chciałem sobie poznać swoich nowych sąsiadów i... ciemne miejsce. Ten budynek. Straszne rzeczy się dzieją. Czy jesteś pewny, że coś gdzie w porządku jest? Zniknął. Co do... dziwne, łazienka jest zamknięta. Dobra, idziemy stąd. Trochę tak niepokojący ten... niepokojący pokój. Zamknięte. Czyli tutaj nic nie zdziałamy. W takim razie idziemy sobie na piętro trzecie. Co nie możemy przejść? Gdyby nie ma? Jana nas blokuje. Hej. Statut. Co to było statut? No po prostu... co? Wystarczyłem ją. Musisz być z 42, tak? Nawet mnie dopytamy. A, z całą ekscytacją, która się dzisiaj dzieje, nie miałem nawet szansy się przywitać. Jesteśmy tylko ja i mój tata, na imię mam sam. Miło mi się poznać. Jestem Lisa. Opiekuję się tym miejscem. Jeśli czegoś będziesz potrzebować, to zaraz się zapytaj po prostu. Okej, w porządku. Nie ma za co. Jak długo tutaj pracujesz?
Nie tylko tutaj pracuję, ale również tutaj żyję. A mam call 24/7, czyli po prostu... Jak chcesz, to dzwonię, jak coś tam się zepsuje, bo coś trzeba będzie... wiadomo, umyć, no to... Po prostu dzwonię do niej i przychodzi. No, skoro tutaj żyję, no to ten ma blisko praktycznie do roboty. Na jakieś nagłe właśnie... maintenance było... No ja pamiętam, dobra, nieważne. Wiadomo, o co chodzi. To są po prostu woźną taką. Woźną i chyba techniczką. Despite. Co to było teraz despite? Chyba. Jest, zapominam niektórych tych słów po angielsku. To co... A pomimo tego, co mogłeś usłyszeć od innych, to całkiem fajny budynek, przyjazny. Cieszę się, że mogę nazywać go domem. 10 lat już. Co im mówią? Różne rzeczy. Jestem pewna. Ten budynek już ma ponad 100 lat. Ludzie zawsze się pożywają na różne rzeczy. Ale ode mnie nie słyszy żadnych tych złych rzeczy o tym budynku. Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Jestem kobietą akcji. Jeżeli widzę problem, naprawiam go. Większość ludzi wygląda na to, że ten complain, krajcie. No dobra, przypomniałem sobie. Większość ludzi skarży się na małe rzeczy. You can't sort the small stuff. Do końca to znaczy. Nie trzeba się tym przejmować małymi rzeczami, bo tak o to chodzi. To jest po prostu droga życia. Zgadza się. Skup się na dobrych rzeczach. To sprawia, że jesteś szczęśliwy. O kurde, chwilę tutaj teraz tego czytane będzie. Czy wiesz coś, co się stało w Tesla? No nie fajnie, że ty i twój tata mieliście takie wrażenie. Takie pierwsze wrażenie. Obiecuję ci, że wszystko nie jest tak. Tak przerażające. Biedna Miss Sanderson. Co to jest pani Sanderson? Ale nieważne. Lepiej, żebyś nie myślał o takich rzeczach. Czy ten budynek jest nawiedzony? Nie widziała żadnych duchów ani kubinów? To są tylko wyobraźnia ludzi. Za dużo słodyczy i strasznych filmów. Czy jest coś do zabawy? Wiesz co, mam syna w twoim wieku. Myślę, że obodwoje możecie się dogadać. Jest ten syn, no jest po prostu na niższym piętrze. W naszym apartamencie. Powinien się przywitać. Nazywa się Larry. Będzie w basemencie, czyli w piwnicy. Powiedz, że ja cię wysłałem tam. Potrzebujesz karty, żeby tam przejść. Okej, to zobaczymy. Dostaliśmy kartę. A
sobie najpierw siedźmy tutaj. Nikogo nie ma. Co tam, dzień dobry, jestem ten nowym mieszkańcem budynku. Chciałem się po prostu przywitać. Okej, wchodź. O, ten koleś. Podwane skarpety. Żul. Nazywam się Sal. No i właśnie się tutaj wprowadziłem ze swoim tatą. Co z twoją twarzą? A, wiem. Młodzi nastolatkowie i nowa generacja. Self-expression. Też byłem kiedyś młody. Dopóki nie jesteś w żadnym gangu, albo w niczym innym takim podobnym. Dopóki nie jesteś w gangu, to jest w porządku. Jesteś w gangu? Nie. Wspaniale, jestem Charlie. Natomiast po prostu nie ruszaj moich rzeczy i będziemy w porządku. Jestem kolekcjonerem, widzisz? Posiadam dużo rzeczy. Te rzeczy są jak moja rodzina. Jeżeli coś będziesz robić z moją kolekcją, to robisz to z moją rodziną. W porządku, nie ma problemu. Nie będę ci sprawiał kłopotów. Cały czas myślę, że to jest ona. Dobrze, to słyszeć. Fajne tutaj masz miejsce. To jest mój kawałek nieba. Tylko ja i moje rzeczy. Samotny? Spójrz dookoła siebie. Mam całe towarzystwo, jakie potrzebuję. Fajnie mieć jakiegoś kogoś, kto mnie odwiedza czasami. Tak, wiem. Nie możesz nic powiedzieć, bo ponieważ nie widziałeś takiej świetnej kolekcji. Nie ma cię. Zawsze kiedy jestem w domu, możesz się zatrzymać i wziąć to wszystko dla siebie. Wiem, że tak podziwiasz te jego figurki. Jakieś kucyki, jakieś te. Co kto woli? Czekaj, tam jeszcze jest telewizor. A, niestety nie można zrobić. Dobra, 202. Nikogo nie ma. I 201. Nikogo też nie ma. Jestem chyba coś buduję. Maszyny cegłady. Pierwsze piętro. 102. Nikogo nie ma. 101. Ktoś jest? Jaka baba brzydka. Czego chcesz? Czy to nie jest za wcześnie na przykład. Czekaj, jaka pokus? Głupie dzieci. A, to jest chyba ten właściciel budynku. Zacznijmy od nowa. Witaj, nowy rezydencie Addison Apartments w pokoju 42. Czym mogę służyć? Jak wiesz, kim jestem? No chyba raczej podpisywali umowę, kiedy ja tym ten. Że ten apartment będę miał. Nie, dobra, nie. Skąd wiesz? Wiem wszystko, co tutaj się dzieje. Powinieneś to pamiętać. Mogę wejść? Nie. Cenię sobie prywatność. Mam nadzieję, że rozumiesz. W porządku. I 104. Nikogo nie ma. Właśnie cię prowadziłeś. Czy tak? Tak. Rozmawiałem z tym ojcem.
A wygląda na to, że byliście pozostanym. Kiedyś się wszystko tutaj zdarzyło ostatniej nocy. Nie wchodź w drogę. Czy to było modlitwa? Nie mogę o tym mówić. No. Ten jest milszy. Jestem ten kudy koleś. Kurczę. No idziemy teraz do basementu. A co mamy? Kolorowego lisa? Gdzie jest ojciec? O kurde, co to jest? Co to było? Dobra. Ozienko? A ty nic nie masz. W takim razie idziemy sobie teraz do Larego. Lary, twoja mama powiedziała, że powinienem przyjść i ten, powiedzieć cześć. Właśnie się prowadziłem do 32. Okej, w porządku, wchodź. Gdzie są otwarty? Niezła maska. Nie. A nie, świetnie. To jest proteza. O, przepraszam. W porządku. Przyzwyczaiłem się do znacznie gorszych rzeczy. Cieszę się, że lubisz tę maskę. Czy co, nie masz twarzy tam? Co się stało? Lepiej o tym nie mówić. Okej, zmiana tematu. Jestem Lar. Gdzie tutaj jest ze swoją mamą? Jestem Sal. Przyjaciele mówią na mnie Sally Face. Wprowadziłem się ze moim tatą. Z New Jade. Sally Face? Chyba wygląda na to, że nie miałem zbytnio fajnych przyjaciół. Więc skoro zaczęli mnie tak nazywać, pomyślałem, że skoro przejmę to imię, no to wtedy inni nie będą używać tego przeciwko mnie. Jesteś skomplikowanym kolesiem. Sal. Jesteś dziwny, ale ci lubię. Myślę, że się dogadamy. To samo co twoja mama powiedziała. Matka wie najlepiej. A dlaczego żyjesz w piwnicy? Ponieważ musimy chronić to miejsce przed szczurami. Ha, jestem pewny, że ma ten pokój za darmo. Nie musi płacić za wynajem z tą. Z tym mytem, tam czystą pracą. A, to jest w porządku. Nie przeszkadza mi to. Mogę sobie słuchać muzyki jak głośno, jak tylko chcę, kiedy jej nie ma. To jest moja własna jaskinia pod cave. Dobra. Wybierz sobie koszulkę. Dzięki. To... Tęsknię to Sally Face. Mam swoją linię ubrania. Tak naprawdę to jest... Ta koszulka jest... z metalowej kapeli Sanity's Fall. Lubisz metal? Nie wiem. O, to się musi zmienić. Zobacz sobie, obczaj sobie tą muzykę. To jest ich pierwszy singiel. Cały album wychodzi w kilka miesięcy. Metal jest spoko. Kurde.
Jaki headbang. No ile będziemy tego słuchać? O, dobra. No co się stało? Co się stało? Nie tak głośno. Co czego? Zabój te dwa jest w budynku. Sam ty też. Widziałem to. Czy jesteś naćpany? Chciałbym być. To było naprawdę co... To było naprawdę straszne dużo. Co się stało? Pomagałem pani Sanderson, że... A, zapomniał toalkę. Właśnie kończyłem, kiedy... Usłyszałem jak on się zbija. Krzyknął jak lunatyk. Wiem co zrobiłaś, Herman powiedział mi wszystko. Ty... wiadomo, co? Spróbowała go uspokoić. A zanim... Zanim coś powiedziała... Uciął jej te... gadą. Podciął. Byłem zszokowany, nie mogłem się poruszyć. Byłem... zamarznięty strachem. A, przez szparkę w łazience. Wszystko widział. Wszystko się zdarzyło tak szybko. I potem... A, potem on wszystko umył. I chyba oszedł sobie. Nie wiem jak, ale nawet mnie nie widział. Nigdy nikomu nie powiedziałem, ale... Nawet mojej mamie, ale... Tobie ufam. Nie powinieneś tylko powiedzieć... policjantom? Próbowałem mówić do tego detektywa, ale... No, nie będzie słuchał. Jeżeli nie powiem mój... Jeżeli nie będę miał dowodów, nie będę słuchał. Wiesz, kto to zrobił? Tak, to na pewno Charlie. Z 204. Nosiły rękawiczki. Więc myślę, że nie mieli żadnych jego odcisków palców. To jest koleś w 103. To jest pan Allison. On ma ten budynek. Jest właścicielem tego budynku. Wydaje mi się, że nie widziałem ich, żeby opuszczał swój pokój. Tylko gada przez ten swój... Przez ten swój otwór na listy. Jest w porządku, ale trochę dziwny. Jeżeli powiesz Addison T, please and thank you, on ci da swoją ulubioną herbatę. Nie lubię tej herbaty, ale dorośli ją lubią. Radio? Co to jest? To policyjny skaner. Mogę słuchać... mogę słuchać po prostu radia policyjnego. Skąd to cholery to wyczesnąłeś? To historia na kolejny dzień. A wiesz co? Wyczynałeś mi świetny pomysł. Jeżeli zrobimy fałszywy... Jeżeli zadzwonimy ten... podam jakieś fałszywe takie informacje, że coś tam się stało. Możemy... Możemy na dość długo ich zająć. Byś ty mógł sobie się wkraść do 43. Może znajdziemy trochę dowodów. Potrzebują. Dosyć szybko, żeby mnie tutaj zapisywać na tyle. Na włamanie. Tutaj zadzwoń i... Tylko sobie tak żartuję.
Bardzo chcę to zrobić. Chciałem zobaczyć sobie do tego pokoju. Świetnie. Więc jaki jest plan? Zadzwonię i powiem, że coś tam było bank. Hostage situation, czyli... no, kurde. Hostage, to było hostage. Zakładnicy. Zakładnicy co i coś tam. I wtedy... tam pójdę, policjanci. To mam za trochę minut. Pójdę sobie na górę. Możesz użyć mojego walkie-talkie. A wtedy powiem, kiedy wracają. Zaraz do banka bery. To będzie albo ten rabunek z bronią. I nie bank, tylko właśnie sala sekundowa. Dobra. Shifta musimy użyć. Dosyć długo to była rozmowa, 36 minut nagrywam. Nie wiem, czy się zapisuje właśnie gra, czy po prostu muszę przejść cały epizod. Dobra, idziemy teraz tutaj. Trochę patę. Na pewno się nam przyda. Idziemy teraz na drugie piętro. Więc już gramy. A! Ogromny chłopatę. Musiałem odpłynąć na chwilę. Nie chciałeś tutaj dotknąć moich rzeczy. Nawet mi się o tym nie śniło. Jeżeli dać mi trochę więcej herbaty, to coś tam się stanie. Przynieś mi trochę więcej herbaty. A, pan Adizan już mnie odciął. Czy za dużo sobie te herbaty pił. No ile można herbaty, kiedy ja temu grubasowi robisz, nie? To do 400. Przez was. To chyba tutaj musimy iść. Do swojego pokoju. Jestem w swoim pokoju. Zadzwonię i wtedy... No. Daj mi sekundę. Gra się zapowiada fajnie nawet. Słyszałem jakiś tam rumor. No może teraz wejść do 43. Może coś tam słyszę po prostu. Jakieś huki i takie różne rzeczy. Broken Coffee zepsuty co? Zepsuty stoik na kawę. To jest jakieś śmieci? Piątka? Ej, czy to jest 5? To AS? Czy to ma jakiś ten? Jakiś? Czy to ma być właśnie piątka albo S i czy to ma być jakiś kod? Górki jedna nie ma. Jest tutaj krew. Wiem jak udupić czarnego. Sanderson i Charlie oboje ten mieli kolekcję tych dziwnych rzeczy. Dziwnych zabawek. Byli szaleni. Pani Sanderson dostała takiego super rzadkiego. Mówiła o tym cały dzień. A, mówiła o tym w tym dniu, kiedy naprawiałem mi kibel. Charlie nie mógł się powstrzymać z zabraniem tego. I chyba dlatego właśnie je zabił.
Zawsze ten sprawiał, że miałem ciarki na plecach. To szalone. Ten koleś musi naprawdę być dopany. Nie możemy mieć dzieci z emerytów. Dokładnie. Wejdź do pokoju Charlie'ego i zobacz ten. Tę zabawkę. A, Charlie mnie na pewno nie wpuści. Oskarżył mnie o kradzież jego przysmaków, jego przekąsek. Przekąsek. Nie ma tych grubas. O! Teraz będę potrzebny nam te. Teraz będą nam potrzebne te pigułki. Musimy go uśpić. Tak więc idziemy do siebie. To już chyba jestem policjant? No jest policjant. Bieramy. Pogadamy jeszcze sobie z ojcem, co o tym wszystkim myśli. A, on płynął. Dobra, dostaliśmy tu właśnie montę. A nie, idziemy tutaj na ten. Chłopaku. Ją mu ulepszymy. Mówiliśmy jeszcze raz o tym ciebie. Charlie Space. Masz herbatę. Słynany. Ej, co jest? Co ja teraz mam zrobić? Czyli on tutaj mówił. Czy ja w ogóle mam tutaj te pigułki? Nie mam? Czemu nie mam? To jest. Może chyba najpierw herbatę trzeba wziąć? No, najpierw herbatę, a potem ten te pigułki. Zrobiłem najpierw pigułki, a potem herbatę. Dlatego mi nie wziął. Dobra. 302. No to się chyba powinno skończyć, więc 50 minut chyba będzie odcinka. O, dobra, teraz jest. To idziemy teraz do Charlie'ego znowu. A, nie mogę wybić więcej. A co jest ten? Świeża, fajna i ciepła chyba. Nie chcę przesadać. 20 wypił, gdy. Co za spaszczak.
jest nowy przepis. Wypiłem już 3 kubki i było dużo lepsze niż poprzednie. Muszę to spróbować. Jak to zasysa. Wciągaj jak odkurzasz. Lepszy niż oryginał. No w sumie, nie, może to jakieś te... Dało jakieś... No. Jakiś smak to dodało. Dobra, mamy tą zabawkę. Idziemy teraz chyba do detektywa. Nie wiem skąd to w 50 minut. Przynajmniej ten epizod. Mam ten w domu. A, czyli po prostu wyjaśniliśmy ten, jak to, jak do tego wszystkiego doszliśmy. Następnym razem przyjdź do nas z informacją, zanim będziesz się pokrywać w kłopoty. I możemy sobie tutaj iść przejść, dobra. Możemy sobie wyjść stąd. A tam już nic nie ma, dobra. Jestem niewinny. Przysięgam. Myślałem, że jesteś moim przyjacielem. Nie, to wskazywałem na niego, ale w sumie możesz też okazać, że jest niewinny i nie. I może właśnie to miało wpływ na to, że wybiliśmy mordercą? Nie wiem. Spójrz. Nikogo nie było, więc... Postanawiasz sobie spojrzeć w... na z tyłu. O kurde. Taki straszny widok. Nasze lat i... Już doznałeś dwóch... strasznych scen. To musiało być bardzo traumatyczne dla ciebie. I tyle lat później nowe dowody pokazały, że Charlie był niewinny. Nawet coś tak mi się wydawało. Po tak długim czasie jakim spędził właśnie za kratkami. Jak to sprawia, że się czujesz? Już nie jestem przekonany, że to był on. A nie, czekajcie. I wasn't convinced it was him. Czyli nie byłem przekonany, że to nie był on. Sal był przekonany, że to właśnie był on. Nie wierzy w to, że był niewinny. Co z Larrym? Co z nim? Jak mówiłem, był moim najlepszym przyjacielem w high schoolu. Czyli chyba w gimnazjum. A po high schoolu? A i się przerabialiśmy. Straciłem łączność z Larrym po graduation, czyli po zakończeniu. Nie wiem, gdzie teraz jest. Wyglądasz na wkurzonego, jak o nim wspominam. Po prostu nie wiem, co jest dobrego w zadawaniu tych samych pytań. Jak sobie mam pomóc? Rozumiem twoje frustracje, Sal. Ja chcę ci pomóc, ale... Wygląda na to, że coś tam skrywasz w sobie. Nie mogę ci pomóc, dopóki nie będziesz kompletnie szczery.
Rozumiesz? Rozumiesz? Tak. To już koniec czasu mamy już. To by było na tyle. Czekaj. Olarek. Przepraszam, Sal. Wiesz jak... No wiesz jak są striktnie. Zapewne to było też. Po prostu trzymałem się zasad. Do zobaczenia na kolejnej sesji. Następnym tygodniu będzie nasze ostatnie spotkanie przed twoim wyrokiem? Nie wyrokiem, przed twoim próbą. No wiadomo, że wystawiają wyrok i Sal jest teraz... chyba będzie winny czegoś. No chyba właśnie o to chodziło z tym modetu i on chyba ma ubranie więźnia. Mam nadzieję, że mi pomożesz. A być dasz sobie pomóc. Myślę, że nie jesteś mordercą, Sal. Ale co mu to muzyczka? No właśnie. Byłem więźniem. Może być jednym. Tylko jeden. Ale to wszystko wygląda. Kuty przeliego. I co? I koniec. Sal? Sal, gdzie jesteś? Dobra, to sobie zrobimy już w kolejnym odcinku. Ma to save. Dobra, fajnie. Nie musiałem takiego długiego odcinka robić, ale dobra. Pierwszy odcinek będzie taki dłuższy po prostu. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie w górę suba i dzwoneczek. Tak więc to do zobaczenia i na razie.